Mam przyjemność powitać Państwa na konferencji poświęconej publikacji wyników za rok 2018. Przypomnę, że Grupa Azoty opublikowała również szacunek wyników za pierwszy kwartał 2019 roku. Prelegentami dzisiejszej konferencji będą dr Wojciech Wartacki, prezes zarządu Grupy Azoty SA i Grupy Azoty Police, pan Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, dr Izabela Świderek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Puławy, pan Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn, pani Ewa Sewerska, dyrektor Departamentu Finansów Grupy Azoty Police. Pana prezesa proszę o rozpoczęcie konferencji. Dziękuję bardzo. Witam Państwa, witam wszystkich internautów, którzy za pomocą środków technicznych mają okazję również uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszej konferencji. Dzisiaj na Giełdzie Papierów Wartościowych ożywienie duże od parteru do również naszego piętra. Pewne elementy i zagadnienia się zazębiają, także też będzie okazja o tym powiedzieć. Szanowni Państwo, rok 2018 był rokiem szczególnym z wielu względów. Rokiem szczególnym dla całej branży chemicznej, szczególnie dla producentów nawozów mineralnych działających w obszarze agro, jak również dla Grupy Azoty, ponieważ w innym wymiarze bardzo dużo się działo, działań, które prowadziły do zmiany funkcjonowania Grupy Azoty i ze zlepku firm wywodzących się z wielkiej syntezy chemicznej, które działały pod wspólnym szyldem, pewne funkcje próbowały integrować. W roku 2017, a szczególnie w 2018 miało miejsce szereg zdarzeń, które powodują, iż w coraz większym zakresie możemy mówić o Grupie Azoty jako grupie kapitałowej działającej według wspólnej strategii i w tych kluczowych elementach mających jednolitą politykę oddziaływania na rynek i funkcjonowania na rynku. Takim obszarem, i to też jest dobra okazja, żeby dzisiaj tylko krótko wspomnieć, przypomnieć, jak istotne wydarzenia w roku 2018 miały w Grupie Azoty miejsce, bo o tym się zapomina. Początek roku 2018, w lutym, doszło do podpisania umowy o współdziałaniu czterech głównych spółek w zakresie konsolidacji obszaru handlu. Był to obszar od lat, którego nie udawało się w Grupie Azoty skonsolidować. Były przejawy wspólnego działania, natomiast organizacyjnie Grupa Azoty nie działała wspólnie na rynku. Również poszczególne spółki z dystrybutorami, z siecią dystrybucji miały zawierane oddzielne umowy i czasami nawet się zdarzało tak, iż wewnątrz grupy były elementy działań konkurencyjnych. Ten proces został zainicjowany w roku 2017. Też zmieniona strategia do roku 2020 zakładała konsolidację. Nie chcieliśmy tego procesu przeprowadzać w sposób brutalny, narzucając określone rozwiązania. Chcieliśmy, żeby on był przy akceptacji strony społecznej, przy akceptacji pracowników w poszczególnych spółkach i żeby w naturalny sposób został zaakceptowany, dlatego wydłużyliśmy do momentu uzyskania wszelkich zgód i akceptacji. Konsekwentnie zrealizowaliśmy i od roku 2018 w grupie mamy skonsolidowany cały obszar handlu produktami, które generują prawie 50% przychodów, czyli główny obszar biznesowy grupy, czyli cały obszar agro. Siedziba nowego departamentu korporacyjnego jest w Puławach, natomiast umiejscowiliśmy również tą komórkę organizacyjnie w poszczególnych spółkach,
Także te działania są koordynowane. Pozwoliło to nam w roku 2018 zmodyfikować wzajemne relacje umowne z naszymi dystrybutorami, uporządkować sieć dystrybucji, zażegnać sytuacji, która była bardzo niebezpieczna na przełomie roku 2017 i 2018, gdy nasi konkurenci ze sfery, ze strefy europejsko-azjatyckiej mieli strategię wejścia poprzez naszych dystrybutorów na rynek polski. Poprzez importem nawozów takim intensywnym mieliśmy do czynienia od roku 2010, natomiast też sygnalizowaliśmy, iż te działania były koncentrowane i miały mieć miejsce w roku 2018 w wyniku naszych działań, tego, że ten obszar został skonsolidowany. Udało się zatrzymać naszych dystrybutorów, wycofali się z dystrybucji nawozów ze strefy azjatycko-europejskiej. I też po tym początkowym wzroście importu udało nam się w wyniku szeregu działań zatrzymać import i wręcz ograniczyć import nawozów. To też na przestrzeni lat było duże wydarzenie. Wymagało to oczywiście przebudowy i wiązało się też z kosztami, które ponosiliśmy, żeby ten proces uporządkować. W tej chwili Departament Agro działa w sposób zorganizowany, zmodyfikowane umowy, sieć dystrybucji jest uporządkowana i co jest istotne, pracownicy w poszczególnych spółkach przekonali się, iż ta integracja jest w interesie poszczególnych spółek i całej grupy. To jest dobry prognostyk do kolejnych działań zgodnie ze strategią zmierzających do integracji innych obszarów. Tym kolejnym obszarem naturalnym są tworzywa i w najbliższym czasie również będziemy starali się uporządkować i zgodnie ze strategią będziemy chcieli doprowadzić do stworzenia struktury dywizjonalnej, struktury zarządzania określonymi obszarami bez naruszania niezależności poszczególnych spółek. To było ogromne wydarzenie, o nim dużo mówię. Również w tym obszarze mieliśmy do czynienia z uporządkowaniem roli i znaczenia naszych agrochemów, które jako jedyne zajmują się sprzedażą, były to spółki zależne Puław. W tej chwili doszło do połączenia również w roku 2018 agrochemów, zmiany struktury. W tej chwili jest to spółka działająca w interesie całej grupy i ma swoje miejsce w kanale dystrybucji i też z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że ostatnie miesiące pokazują, że te działania były skuteczne, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat agrochemy generują dodatni wynik finansowy i pod względem finansowym również uporządkowaliśmy. Również nie wywołują żadnej negatywnej reakcji u naszych dystrybutorów, którzy od lat z nami współpracują. To się udało uporządkować. Również w 2018 roku trwał proces integracji całej sfery logistycznej, który się zaczął w roku 2017. Doszło do skonsolidowania tych wszystkich czynności w oparciu o spółkę Colstar z siedzibą w Tarnowie. Mieliśmy wspólne spółki z CTL-em. Przejęliśmy obsługę bocznic. Bocznice wróciły do grupy Azoty, także nastąpiła pełna integracja. Teraz będzie kolejne wyzwanie, żeby również pod względem organizacji przewozów, działalności handlowej, patrząc na skalę usług transportowych, gestię transportową, rzecz bardzo istotną, będziemy chcieli również uzyskiwać korzyści dla grupy w tym obszarze. Różnych cząstkowych, drobnych działań integracyjnych było bardzo dużo. Też patrząc na rok 2018, tu nie będę się zagłębiał, bo na bieżąco informowaliśmy, Państwo macie najlepszą wiedzę,
przez cały rok 2018 i w styczniu, potem w czerwcu, we wrześniu, w październiku podpisywaliśmy różnego rodzaju umowy związane z finansowaniem korporacyjnym i uporządkowaniem całej sfery finansowania, co też nam umożliwiło i zapewniło finansowanie naszych inwestycji do roku 2026. Bez uporządkowania tej sfery i współpracy z największymi instytucjami finansowymi nie byłoby też możliwe realizowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również przeprowadzenie na tą skalę akwizycji. W roku 2018 bardzo w krótkim horyzoncie czasowym, bardzo sprawnie dokonaliśmy akwizycji i przejęcia dużego producenta nawozów specjalistycznych, Compo Expert, czyli producenta tych nawozów, których w naszym portfolio nie mieliśmy i w strategii, którą modyfikowaliśmy, zakładaliśmy badania, wejście w ten obszar, ale to było obarczone dużym ryzykiem, dłuższym horyzontem czasowym i też obarczonym dużym ryzykiem przy tworzeniu szczególnie sieci dystrybucji, zdobywaniu klientów specyficznych, bo przecież to są uprawy i warzyw, i owoców na całym świecie, gdzie raczej z dużym zachowawczo ci właściciele podchodzą i nie tak łatwo jest wejść i zbudować sieć dystrybucji, wymagałoby to ogromnych kosztów. Poprzez akwizycję na poziomie prawie miliarda złotych przyjęliśmy Compo Expert. Ten proces był tak sprawnie przeprowadzony, że trochę nas zaskoczył, bo zakładaliśmy, iż finalne zakończenie akwizycji nastąpi w pierwszym kwartale roku 2019. Okazało się, iż wszystkie warunki ograniczające zostały zrealizowane w trzecim i czwartym kwartale roku 2018 i dlatego też patrząc na dochowanie określonych parametrów, kowenantów, praktycznie w czwartym kwartale musieliśmy bardzo z dużą determinacją kontrolować cały obszar wydatków, również kosztów, dokonać przeglądu dokonywanych inwestycji. Praktycznie było to ręczne sterowanie, kontrolowanie w całej grupie. Niektórzy partnerzy społeczni w niektórych firmach wyrażali niezadowolenie, że się kontroluje wszystko, co możliwe. Tak robiliśmy i to nam umożliwiło zrealizowanie tego celu zasadniczego, czyli dochowania zobowiązań z instytucjami finansowymi i nienaruszenie kowenantów. Także ten proces planowaliśmy na początku 2019, zamknęliśmy w 2018 roku. Zostając przy Compo, jeszcze o Compo parę zdań powiem, też w okresie roku 2018 duży nacisk składaliśmy na badania i rozwój, bo to jest też ujęte w naszej strategii. Oddaliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe, pobudowane w bardzo krótkim horyzoncie czasowym, bo od 2017 i na przełomie pod koniec października już oddawaliśmy do eksploatacji. Też cały ten obszar badań i rozwoju porządkowaliśmy, gdzie jest specjalizacja. Główne miejsce w Tarnowie, też Kędzierzyn i w pewnym zakresie Puławy te badania prowadzą i określone kompetencje rozbudowują w zakresie badań i rozwoju. Też bardzo intensywnie współpracujemy ze startupami i konkretne rozwiązania wdrażamy. Rok 2018 to była konsekwentna realizacja całego procesu związanego z naszą najważniejszą inwestycją, z polimerami Police. I ten proces przebiegał
tak jak on został nakreślony według tego harmonogramu przyjętego w poprzednich latach, konsekwentnie i tutaj żadnego zagrożenia na żadnym etapie nie było. Jesteśmy w procesie, który Państwo śledzicie i analizujecie. Jesteśmy po wyborze generalnego wykonawcy w formule zaprojektuj, wykonaj. Mamy dzięki temu określony CAPEX i on jest praktycznie na poziomie szacunków, a było to, na pewno był to element ryzyka, patrząc na to, co się dzieje w branży budowlanej, w zakresie inwestycji na rynku. Baliśmy się, że albo będzie za mało podmiotów, które będą deklarowały chęć wykonania tej inwestycji, albo będą to podmioty obarczone ryzykiem czasami niedotrzymywania terminów, różnymi innymi zawirowaniami w trakcie realizacji inwestycji i też baliśmy się, że może nam CAPEX wyskoczyć do nieba, patrząc na sytuację na rynku. Żadne z tych ryzyk się nie ziściły. Praktycznie na poziomie szacunków ten CAPEX został zdefiniowany, co pozwoliło nam przejść do kolejnego elementu zgodnie z harmonogramem, czyli finansowania, bo z wieloma podmiotami przez wiele miesięcy rozmawialiśmy, informując o projekcie, o poziomie realizacji projektu. Natomiast w naturalny sposób, jeżeli mamy do czynienia z formułą Project Finance, wejście w equity określonych podmiotów bez informacji o podstawowym parametrze, czyli o CAPEX-ie i generalnym wykonawcy i harmonogramie i wszystkich parametrach związanych z realizacją inwestycji, nie było możliwe. Można było intencje i jeżeli ktoś oczekiwał, że będziemy mieli partnerów, którzy położą dokumenty jednoznaczne, że obojętnie jaki będzie CAPEX i obojętnie co się będzie działo, to oni określoną kwotę 500 milionów, miliarda zainwestują i mając na to zgodę swoich organów korporacyjnych, no musiał być naiwny. Takiej sytuacji nigdy nie ma. W tej chwili jesteśmy zupełnie w innym momencie realizacji projektu i dlatego te listy intencyjne, które zostały podpisane, wskazują o kierunku podmiotów, które z nami w tym projekcie i tu wyrażam pełne przekonanie w spółce celowej będą brały udział, czyli z jednej strony generalny wykonawca firma Hyundai, która z podmiotem koreańskim, z agencją deklaruje w liście 130 milionów dolarów, czyli około 500 milionów złotych. Tam jest ten termin wydłużony i to też chciałbym wyjaśnić z tego powodu, iż wejście określonego podmiotu wymaga również uzyskania zgód korporacyjnych dotychczasowych akcjonariuszy spółki PDH Polska, czyli Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police. Jest to proces, który wymaga również określonego horyzontu czasowego, również zgody organów poszczególnych podmiotów, które na equity będą wchodziły, też wymaga czasu i tu z ostrożności ten termin tak został zredagowany. Rozmowy szczegółowe z Koreańczykami były prowadzone. Po tych rozmowach nastąpiło zwiększenie zadeklarowanej kwoty i w tej chwili na początku maja już szczegóły techniczne będą doprecyzowywane i też w sytuacji, gdy został generalny wykonawca jednoznacznie wybrany i zatwierdzony przez organy PDH, jest to sytuacja dużo łatwiejsza. I drugi podmiot Lotos, który również deklaruje zaangażowanie na poziomie 500 milionów złotych. My deklarowaliśmy wstępnie, że oczekujemy podmiotu zewnętrznego na poziomie 800-880 milionów equity, patrząc na strukturę
w sytuacji, gdy jeszcze nie są rozstrzygnięte proporcje. Bo one mogą być 50 do 50, może być 40 parę procent do 50 paru, to będzie zupełnie wymagało innego zaangażowania kapitału własnego w zależności od tych proporcji. Deklarowaliśmy i sygnalizowaliśmy, że potrzebujemy partnera na poziomie około 800 milionów. W tej chwili są deklaracje na poziomie miliarda. Również można spodziewać się w najbliższym czasie wypowiedzenia się kolejnego podmiotu. Sądzę, że gdzieś może na poziomie 200 milionów złotych, który również wyraził wolę czy chęć pochylenia się nad wejściem jako akcjonariusz w spółkę celową PDH Polska. Na początku maja można oczekiwać również rozstrzygnięć w tej kwestii. Nagrody i wyróżnienia to na bieżąco informowaliśmy i to już nie będę przytaczał, ale to, co zawsze nam ogromną satysfakcję sprawia, to docenianie Grupy Azoty jako rzetelnego pracodawcy w wielu obszarach. Jeżeli też nagrody międzynarodowe w ONZ-cie, też w zakresie innowacyjności, w trakcie nagradzania z okazji stulecia państwa polskiego, odzyskania niepodległości, te nagrody uzyskiwaliśmy. Natomiast też zwracam uwagę, iż podajemy nagrody, za które nie płacimy, bo jest szereg konkursów, szereg nagród i też mamy propozycję, że jesteśmy nominowani i wystarczy pewną kwotę zainwestować i nagroda jest prawie pewna. Także w takich przedsięwzięciach Grupa Azoty nie bierze udziału konsekwentnie, tego się trzymamy. Z każdego wyróżnienia jesteśmy zadowoleni, bo to jest dowód, iż działania pracowników są pozytywnie oceniane. Akwizycja Compo Expert. O tych wydarzeniach wielu, bo przecież też i patrząc na projekt Polimery Police, to w 2018 roku był jeden z tych kamieni milowych, o które też można było mieć obawy, czyli uzyskanie licencji, zakup licencji na technologię produkcji polipropylenu od amerykańskiej firmy Grace. I to technologia, która jest technologią bardzo zaawansowaną, pozwalającą wytwarzać najbardziej skomplikowane formuły polipropylenu. I jeszcze jest jeden bardzo ważny element, katalizatory, bardzo ważny element tej umowy z dostawcą technologii, z firmą Grace, że będziemy mieli możliwość nabywania produktu polipropylenu z innych instalacji wytwarzających według tej samej technologii, co pozwoli nam na dokonanie prawidłowego premarketingu, sprawdzania tego produktu u naszych przyszłych odbiorców i to pozwoli po uruchomieniu instalacji w bardzo szybkim okresie uzyskać zdolności i też lokować produkt na normalnych warunkach u finalnych odbiorców. Akwizycja Compo Expert, bo też zawsze pojawiają się pytania i wątpliwości, czy nowy nabywca, czy Grupa Azoty panuje nad tym procesem, co się dzieje, czy efekty synergii, wkomponowania nowego podmiotu, funkcjonowanie grupy mają miejsce, to muszę powiedzieć, że nie straciliśmy żadnego momentu. Od samego początku, praktycznie na drugi dzień po sfinalizowaniu umowy ostatecznej, ten cały proces przebiega w sposób zorganizowany, skoordynowany i w tym procesie biorą udział pracownicy zarówno z Grupy Azoty, jak i też z Grupy Azoty, z naszej nowej grupy, czyli z Compo Expert. Jest komitet sterujący, w którym są osoby z Grupy Azoty, z zarządu Compo Expert i też koordynatorzy to są też dwie osoby z Grupy Azoty i z Compo, odpowiedzialne osoby za
poszczególne inicjatywy integracyjne, które Państwo macie wymienione. Nie będę ich wymieniał. To jest cały obszar. Te synergie zostały zdefiniowane. Mamy już efekty w tym obszarze, który był najszybciej możliwy do zrealizowania, czyli w obszarze finansów. Zastosowaliśmy zasady finansowania, tak jak w grupie, co się przełożyło na wielomilionowe w euro oszczędności w tym obszarze i tu mamy już to uporządkowane. Również istotne są synergie w zakresie know-how produkcyjnego, też zakupowego. Chcemy, żeby jak najwięcej produktów nieprzetworzonych z grupy Azoty zaopatrywało Compo. Ten proces przebiega bardzo intensywnie, mamy pełną kontrolę, nie chcemy ingerować w te rozwiązania i struktury, które się sprawdziły w Compo. Także szanujemy model zarządzania, jesteśmy aktywnym właścicielem, szukamy wszystkich efektów synergii z korzyścią dla całej grupy i one zostały zdefiniowane bardzo precyzyjnie i są konsekwentnie realizowane, monitorowane, efekty są oceniane. I co jest bardzo istotne, bo nie zawsze tak przy akwizycjach jest, czasami jest opór strony społecznej, pracowników, firm przejmowanych, że nie odpowiada inwestor czy kraj, z którego dany inwestor pochodzi. Tu muszę powiedzieć, że reakcja pracowników Compo Expert, tych głównych zakładów i siedziby minister Krefeld nas bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo zostaliśmy zaakceptowani, z dużą radością przyjęci, też rozmowy z Radą Pracowników są bardzo owocne, jest duża aktywność i pełna współpraca, także te efekty pełne wymagają czasu, ale co do procesu integracji, kontroli nad tym procesem jesteśmy spokojni też. Bez współdziałania nie byłaby możliwa konsolidacja sprawozdań finansowych naszych i ta konsolidacja już jest od czwartego kwartału roku 2018. Rok 2018, jak już wspomniałem, był rokiem wyjątkowym, nieznanym w historii firm chemicznych działających szczególnie w obszarze agroprodukcji nawozów. Zjawiska, na które nie mieliśmy wpływu, szczególnie po marcu. Szczegółowo o nich będzie mówił pan prezes Łapiński, czyli kwestia gazu, wzrostu cen gazu, wpływu na wyniki. Też jeżeli porównujemy z rokiem 2017, który też był rokiem dekoniunktury w obszarze agro, ale w grupie Azoty stosując bardzo konsekwentną politykę ograniczania kosztów w tych obszarach, które nie rzutowały na bezpieczeństwo produkcji, na jakość produkcji, udało nam się radykalnie koszty ograniczyć, co się przełożyło na wynik finansowy bardzo dobry, rekordowy w roku 2017 i też te porównania rok do roku tak wyglądają. Rok 2018, szczególnie trzeci kwartał i o tym nie można zapominać, był również obarczony niestety jeszcze skutkami wesołej twórczości w Afryce i ten proces też konsekwentnie w roku 2018 zamykaliśmy. Też dokonując porównań w poszczególnych latach też zwracam i sygnalizuję, iż nie można porównywać naszych wyników z rokiem 2016 czy 2015, szczególnie 2015, ponieważ można porównywać, ale z wynikami skorygowanymi, bo biegli w sprawozdaniach wyraźnie podkreślili, że te sprawozdania pierwotne za rok 2015-2014 były sprawozdaniami nierzetelnymi, one zostały zweryfikowane. Przede wszystkim chodziło o inwestycje, tak zwaną
senegalską. I te korekty znaczące zostały dokonane, jeżeli cokolwiek można porównywać, to już z tymi danymi zweryfikowanymi. Czwarty kwartał, no to już był kwartałem ustabilizowania wyników. Też rok 2018, bo to może umknąć, bo macie Państwo prezentację wyników finansowych, czwarty kwartał rok 2018 i pierwszy kwartał roku 2019. Natomiast też trzeba powiedzieć, iż ten wpływ jest szczególnie widoczny, jak patrzymy na wyniki pierwszego kwartału, bo przy ustabilizowaniu parametrów od nas niezależnych te wyniki są bardzo dobre. Natomiast w roku 2018, porównując z wynikami naszych konkurentów, którzy mieli porównywalne warunki, to wyniki grupy Azoty uważam za wyniki pozytywne. I też muszę powiedzieć jeszcze o jednym elemencie. Rok 2018, wiedząc, jaka jest sytuacja, wykorzystaliśmy też na przeprowadzenie inwestycji, na które zawsze brakowało czasu, i to były inwestycje krytyczne, między innymi w Policach, zmiana technologii wytwarzania produkcji kwasu fosforowego. To była poważna inwestycja, która powodowała wyłączenie całego ciągu na wiele miesięcy i ją konsekwentnie zrealizowaliśmy. W tej chwili efekty już w pierwszym kwartale odnotowujemy, bo jest zupełnie inna opłacalność, inne zużycie, zupełnie inne parametry wykorzystania i to było możliwe właśnie do przeprowadzenia w roku 2018 i w wielu obszarach szereg takich czynności wykonywaliśmy. W roku 2018 również, oceniając sytuację od nas niezależną, podejmowaliśmy śmiałe decyzje, między innymi o wyłączeniu określonych ciągów produkcji amoniaku w Policach, bo wyłączenie generowało mniejsze straty niż produkowanie przy takiej cenie gazu, gdzie w produkcji amoniaku udział gazu sięga do 80% w kosztach. Macie Państwo przedstawione wyniki. Pierwszy kwartał, po raz pierwszy w historii grupy, przychody skonsolidowane grupy przekroczyły 3 miliardy. Również patrząc na skonsolidowany wynik EBITDA w szacunkach i wynik netto, są to wielkości, które dają dużą satysfakcję. Wyniki spółek też macie Państwo w materiałach rozdanych z podziałem EBITDA i przychody. Zaprezentowaliśmy szczegółowo do tych kwestii. W dalszej części prezentacji będziemy się odnosili. Bardzo proszę Pana Prezesa Łapińskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem przybliżyć szczegóły związane z wynikami Grupy Azoty i poszczególnymi biznesami w 2018 roku. Rozpocznę od tego, że od poziomu przychodów, przychody na poziomie 10 miliardów złotych, to jest 4% wyżej niż w 2017 roku. EBITDA 764 miliony złotych i to jest o 423 miliony złotych niżej niż w 2017 roku. Ja na poprzednich konferencjach wspominałem o czynnikach, które miały na to wpływ i tak postaram się w skrócie zrobić rezumę tej sytuacji, która miała w zeszłym roku, a istotnie wpłynęła na wyniki finansowe naszej grupy. A więc to był miks tak naprawdę zdarzeń, warunków atmosferycznych w Europie i cen surowców, które były też pochodną tych warunków i kształtowaniem się popytu i podaży w branży energetycznej.
I właściwie zaczęło się od marca, kiedy mieliśmy dwie silne fale mrozu, które po pierwsze wygenerowały wzrosty cen gazu, bardzo duże wzrosty, do 60 paru euro, potem oczywiście się to cofnęło, ale już nie spadło na poziomy wyjściowe. I druga kwestia, te mrozy spowodowały, że nie farmerzy, rolnicy nie zastosowali jednej aplikacji, w konsekwencji magazyny u producentów nawozów w Europie no, były pełne. Trzeba było sobie z tym jakoś poradzić, żeby też nie obniżyć znacząco ceny na rynku. Grupa Azoty wybrała eksport nawozów poza Polskę, poza Europę też, aby właśnie utrzymać normalne poziomy na rynku polskim. Warto też wspomnieć, że jako Europa nie działamy w próżni i tak jak ceny gazu mamy europejskie, istotnie odmienne od cen czy to rosyjskich, czy amerykańskich, czy na Bliskim Wschodzie, tak ceny produktów mamy benchmarkowe, które są właściwie bardzo powiązane w układzie światowym. To spowodowało, że te nożyce kosztowo-przychodowe się rozwarły grupa Azoty musiała podążać za cenami gazu. Te ceny gazu rosły w dość dużym tempie. W związku z tym praktycznie kwartał drugi, trzeci skończył się niedobrze dla segmentu nawozowego. Udało się osiągnąć już równowagę w czwartym kwartale, co Państwo widzą, że wynik czwartego kwartalu już nie odbiega istotnie od wyniku 2017 roku. Warto podkreślić, że jakby czynniki, które powodowały zawirowania, leżały tak naprawdę w branży energetycznej, która reagowała na warunki atmosferyczne. Przypomnę, że w Europie w zeszłym roku mieliśmy bardzo długie lato, bardzo ciepłe. W związku z tym był popyt na chłodzenie instalacji przemysłowych, ale też jakby w domach czy w biurach. To powodowało, generowało wyższy popyt na energię i w konsekwencji też uruchamianie elektrowni szczytowych gazowych, które pobierały gaz, więc generowały wyższy popyt. Również istotne było wyłączenie w sierpniu, wrześniu elektrowni jądrowych w Francji, które było wynikiem niskich stanów zbiorników do chłodzenia instalacji. W związku z tym znowu uruchomił się dodatkowy popyt i w konsekwencji cena gazu osiągnęła rekordowe poziomy w 2018 roku w sierpniu i wrześniu. To wszystko jeszcze potęguje sytuacja, że no normalnie w układzie nawozowym dołki były w okresie letnim, w letnich miesiącach. Ten rok nie dość, że nie miał dołku, to właściwie miał szczyt w miesiącach letnich a takiej sytuacji no, nie pamiętają najstarsi nasi pracownicy. Ale tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, w czwartym kwartale udało się osiągnąć równowagę i wypracować bazę też na pierwszy kwartał. A pierwszy kwartał był dla Grupy Azoty bardzo dobry. Oczywiście to, co działało negatywnie, myślę o gazie w 2018 roku, tu w pierwszym kwartale pomogło nam zrealizować dobre wyniki. W pierwszym kwartale osiągnęliśmy EBITDA na poziomie 607 milionów złotych. Przy przychodach 3 miliardy 365 milionów złotych. Dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że mając na uwadze sytuację w 2018 roku, podjęliśmy szereg działań, które miały na celu po pierwsze zredukowanie w odpowiedni sposób kosztów działalności, ale też wydatków inwestycyjnych, czyli podjęliśmy działania optymalizujące, redukujące koszty, które nie zagrażają albo efektywności działania, albo bezpieczeństwu instalacji.
I te działania przyniosły nam wielomilionowe oszczędności w 2018 roku. Też CAPEX został przesunięty lub pewne zadania zaniechaliśmy w taki sposób, aby zbilansować się gotówkowo, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu finansowemu grupy. Jak spojrzymy, to też jakby pewne te działania związane z oszczędnościami przyniosły się na 2019 rok, na pierwszy kwartał. Nasz budżet na ten rok jest dość konserwatywny od strony kosztowej, więc zakładamy, że jeżeli się taka sytuacja utrzyma, no to wygenerujemy dobry wynik w 2019 roku. Jeszcze krótko o strukturze przychodów. Nie ma tu dużych zmian. 49% nawozy, 31% chemia i tworzywa 16%. Warto tu zauważyć, że segment chemii wysunął się na prowadzenie i osiągnął najlepsze wyniki w 2018 roku. Tworzywa w środku, a najsłabiej wypadły nawozy, no co jest konsekwencją tego, o czym wspomniałem. I przechodząc dalej, mamy tutaj jakby skwantyfikowane grupy kosztów, które no istotnie zaniżyły w stosunku do 2017 roku nasze wyniki. Jak widać, 500 milionów to są koszty związane z zmianami cen gazu, 68 milionów to węgiel kamienny, 35 milionów energia elektryczna i CO2 77 milionów. Łącznie 904 miliony negatywnego wpływu. Na poziomie cen sprzedaży udało się podnieść ceny tylko o 420 milionów. I na kolejnym slajdzie to tylko jakby potwierdzenie tego, o czym mówiłem, czyli na wykresie ceny gazu mamy górkę niespotykaną od kilku lat, zarówno od strony samej ceny, była to najwyższa cena, którą mieliśmy w ciągu ostatnich 3 lat, ale też w kontekście sezonowości, czyli widać wyraźnie, że nie było tej typowego dołku w miesiącach letnich. Warte też zauważenia są notowania CO2, które praktycznie w zeszłym roku wzrosły 5-krotnie, czyli od poziomu 5,7% do 5,7 euro do poziomów 26-27 euro. I przechodzimy teraz do nawozów, do segmentu nawozów. Przychody osiągnęliśmy na poziomie 4 miliardy 904 miliony złotych, bo on nieznacznie niższy niż w 2017 roku. A jeżeli chodzi o wolumeny, to są one nieznacznie niższe, około 100 tysięcy ton łącznie, a przy czym tutaj wynikają one z w przypadku części nawozów azotowych z postoju związanego z inwestycją w Tarnowie i w przypadku nawozów wieloskładnikowych, chodzi o tutaj modernizację linii, o której pan prezes wspomniał. Wynik EBITDA osiągnęliśmy na poziomie 82 milionów. Jak widać, ubytek mniej więcej odpowiada ubytkowi EBITDA na poziomie grupy łącznym, czyli ponad około 400 milionów złotych. Teraz może jeszcze przejdziemy dalej. Tak. Chemia. W segmencie chemii, tak jak wspomniałem wcześniej, wyniki były najlepsze. Osiągnęliśmy 282 miliony EBITDA przy 3 miliardach 114 milionach przychodu. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo tutaj za chwilę będą podane szczegóły dotyczące produktów chemicznych przy omawianiu spółek zależnych, ale tylko wspomnę o siarce, że tak jak w przypadku melaminy czy bieli tytanowej pojawiła się duża konkurencja i nastąpiły spore zawirowania w drugiej części roku, tak w przypadku siarki
tu tendencje były pozytywne zarówno od strony waluty, jak i od strony notowań. I tworzywa, w tworzywach zanotowaliśmy nieznaczne spowolnienie, o wiele, wiele niższe niż się spodziewał rynek. Wyniki tworzyw, wynik EBITDA zakończył się na poziomie 192 miliony, a przy przychodach 1,562 miliona. Widać wyraźnie, że przesuwamy kaprolaktam do produkcji poliamidów. Niemniej jednak część kaprolaktamu jest sprzedawana, jest eksportowana. Tutaj na tym rynku potrafią się dziać dziwne rzeczy i było kilka miesięcy w zeszłym roku takich, w których kaprolaktam był droższy od poliamidu. Ale to są oczywiście krótkotrwałe sytuacje i później rynek wraca do równowagi. Czego się spodziewamy w przyszłości? W przyszłości się spodziewamy dalej lekkiego spowolnienia, ale to spowolnienie nie jest tak duże, jak rynek oczekiwał, mówiąc o dużym spowolnieniu automotive. U nas, no, naszym klientem nie jest tylko automotive, ale też inne branże, chociażby biała technika i tam dalej popyt się utrzymuje, w związku z tym zakładamy, że jakieś spowolnienie będzie, ale na ten moment nie wydaje się ono jakoś znaczące. Inwestycje, rok 2018 zakończyliśmy na poziomie 1,1 mld. Zrealizowanych inwestycji, rozwój biznesu dominował, 631 milionów, a inwestycje mandatowe i związane z utrzymaniem ruchu to jest około 220 milionów złotych. Na rok 2019 planujemy 1,3 mld złotych wydatków inwestycyjnych, przy czym ta kwota nie zawiera wydatków kapitałowych na projekt PDH, bo on jest też uzależniony od, znaczy wysokość wydatków kapitałowych jest uzależniona też od emisji w policach, emisji akcji w policach. Jeszcze przypomnienie też struktury finansowania projektu polimeru Police. Łączny budżet to jest 1,520 mld euro, przy czym ten capex taki dotyczący konkretnej instalacji to jest 1,180 mld euro. Różnica to jest rezerwa, która jest wymagana przez instytucje finansowe przy realizowaniu projektu Project Finance, a ponadto to są też koszty finansowania inwestycji w okresie budowy oraz koszty utrzymywania spółki PDH Police. To jest ta różnica, której pomiędzy 1,520 milionów a 1,180 milionów. I finanse grupy, na ten moment mamy około 3 miliardy limitów wolnych przeznaczonych do finansowania naszych inwestycji. Poziom, wskaźniki zadłużenia są na dobrych poziomach. Dług netto do EBITDA wzrósł ze względu na akwizycje, ale też przede wszystkim ze względu na niższe o 423 miliony EBITDA. Gdyby ta EBITDA była na poziomie poprzedniego roku, wówczas ten wskaźnik by wyniósł 1,71, więc by był znacznie niższy. Zakładamy, że w tym roku sytuacja będzie o wiele, wiele lepsza niż w zeszłym roku, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości. A tu jeszcze tylko chcieliśmy zwrócić uwagę, że jakby taki maksymalny dla nas poziom tego wskaźnika to jest 3 punkty, a natomiast w okresie od 2020 roku do 2023 to jest 3,5. Z mojej to w stronę to wszystko. Chyba przerwa techniczna. Przepraszam. O, przejdziemy teraz do omówienia wyników grupy Azoty, Zakłady Azotowe Puławy.
Bardzo poproszę panią prezes Izabelę Świderek o przedstawienie sytuacji. Dziękuję. Szanowni państwo, te same czynniki, które oddziaływały w roku 2018 na całą grupę, miały również decydujące znaczenie na osiągnięte w roku 2018 wyniki przez Zakłady Azotowe Puławy i szerzej przez Grupę Azoty Puławy. Rok 2018 był trudnym okresem, jeżeli chodzi o rynek nawozowy, ponieważ z jednej strony wysokie zatowarowanie rynku na początku roku, jak również niekorzystne warunki atmosferyczne, a z drugiej strony bardzo dynamiczne ceny surowców strategicznych miały, tak jak już powiedziałam, wpływ na główny segment produkcji Grupy Azoty Puławy, czyli na segment agro. Wspomnę tylko, iż łącznie z segmentem chemia stanowią oba 96% realizowanej produkcji, natomiast udział przychodów, które są uzyskiwane w ramach sprzedaży produktów segmentu agro, przekracza 50%. W takich uwarunkowaniach rok 2018 zakończył się uzyskaniem przychodów na poziomie wyższym niż osiągnięte w roku poprzedzającym, co miało miejsce już w czwartym kwartale roku 2018, porównując jego wyniki z rokiem poprzedzającym analogicznym jego okresem, na co z kolei miały wpływ rosnące ceny produktów segmentu agro właśnie w czwartym kwartale. Proszę zauważyć, że w tym samym okresie, pomimo iż przychody zrealizowane wyższe, tak jak powiedziałam, to dynamika czynników wpływających na koszty była tak wysoka, iż zrealizowana EBITDA odbiega od wyniku, który był osiągnięty w roku poprzedzającym. Najważniejszy z czynników kosztowych, jeżeli tak się mogę wyrazić, a więc gaz ziemny, którego wzrost nastąpił w zakresie 28%, przełożył się w całym okresie roku 2018 na dodatkowe ponad 260 milionów, które zakłady azotowe musiały przeznaczyć na ten cel. Oczywiście wpłynęło to również na pozostałe wielkości wynikowe, w tym zysk netto, który został jeszcze obciążony zdarzeniami jednorazowymi w przeważającej większości czy wysokości związanymi z zakładami w Chorzowie. Rosnące ceny produktów, głównie segmentu agro, w czwartym kwartale utrzymały się w pierwszym kwartale roku bieżącego, w którym proszę zauważyć, iż osiągnięte wyniki są zdecydowanie lepsze, nawet w porównaniu do tak korzystnego okresu jak rok 2017. To oczywiście automatycznie wpłynęło na wielkości pozostałe wynikowe, jak EBITDA czy zysk netto. Wspomnę w tym miejscu tylko tyle, iż obszar nawozów azotowych, który w roku 2018 był, wyniki osiągnięte nie były zgodne z oczekiwaniami, były one zdecydowanie niższe. Tak pierwszy kwartał to właśnie ten obszar działalności segmentu agro zdecydowanie wpłynął pozytywnie na osiągnięte efekty pierwszego kwartału roku 2019. Szanowni państwo, wynik EBITDA ukształtowany w zakresie 271 milionów złotych na koniec roku 2018 stanowi 55% wyniku osiągniętego w roku ubiegłym. Tak jak wcześniej powiedziałam, z jednej strony wyższe przychody, na które składały się zarówno wyższe wolumeny sprzedaży, jak też wyższe ceny produktów niż wcześniej oczekiwano. Dotyczy to segmentu chemia, które łącznie te czynniki przełożyły się na 72 miliony zwiększonych przychodów, jak też wyższe w ostatnim kwartale ceny produktów segmentu agro niestety nie były w stanie zrównoważyć dynamiki kosztów, których efekt, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o surowce. Gaz to jest blisko 260 milionów złotych. Ceny węgla kamiennego, które wpłynęły w prawie 20 milionach na obniżenie wyniku EBITDA, jak też energia elektryczna. To, o czym nie można zapominać, to również rosnące ceny emisji, uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których łączny wymiar w 2018 roku to jest 21 milionów, w jakim ten akurat czynnik wpłynął na wielkość EBITDA. Szanowni państwo,
szczegółowo, czy bardziej szczegółowo omawiając to, co nas dotknęło w roku 18, proszę zobaczyć, że segment nawozów szeroko pojęty wygenerował EBITDA niższą niż była ona osiągnięta w roku 2017 w łącznym wymiarze 160 milionów złotych. Pomimo iż, przepraszam, przychody były osiągnięte wyższe, mimo iż EBITDA była niższa. Na wzrost przychodów, tak jak powiedziałam, wpłynęły zarówno wyższe ceny, przy czym należy zauważyć, że to jest głównie czwarty kwartał, jak niestety osiągane niższe wolumeny sprzedaży. Wśród tych głównych grup produktów oferowanych w ramach tego segmentu, szanowni państwo, nawozy azotowe, czyli te, o których wcześniej powiedziałam, że wynik osiągnięty był niższy niż w roku 2017 ze względu głównie na czynniki atmosferyczne, które spowodowały to, iż rolnicy jedną aplikację pominęli. Natomiast jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, to tutaj generalnie zauważalny był w roku 2018 niższy import, który wpłynął też na, szanowni państwo, to iż większość produktów w ramach tej grupy nawozów osiągała ceny wyższe bądź ceny porównywalne w roku 2017. Natomiast jeżeli mówimy o wyższych cenach, one były wyższe w przedziale od 2% w przypadku nawozów wieloskładnikowych do niespełna 4% w przypadku innych. Segment chemia, szanowni państwo, pozwolił wygenerować EBITDA na poziomie około 73 milionów niższą niż w roku 2017. I tutaj ta sytuacja, która miała miejsce, jeżeli chodzi o ceny surowców, dotknęła główny sztandarowy produkt grupy azoty puławy, czyli melaminę, bo na ten produkt gaz miał najwyższy wpływ. Przy czym należy wskazać, iż sprzedaż zrealizowana została zgodnie z planem produkcji, była właściwie w 1:1, miała ona odzwierciedlenie, uzyskując tym samym wynik na poziomie ponad 510 milionów złotych. Sprzedaż realizowana była również w warunkach zwiększonej obecności na rynku melaminy importerów głównie z Azji, ale byli oni również obecni z kierunku Chin czy chociażby Rosji, co wpłynęło na ruchy cenowe tego produktu. Jeżeli chodzi o kaprolaktam, również osiągnięte wyniki odbiegają od roku poprzedzającego, przy czym tutaj, szanowni państwo, należy zauważyć, iż na rynku europejskim cena kaprolaktamu podążała za ceną benzenu, co generalnie wpłynęło na fakt, iż od sierpnia właściwie ceny kaprolaktamu ulegały korektom in minus, jeżeli chodzi o ten rynek. Natomiast jeżeli chodzi o zakłady azotowe Puławy, z uwagi na rosnącą presję na rynku europejskim, sprzedaż była kierowana również do tych odbiorców, z którymi zostały odnowione kontakty, jeżeli chodzi o rynek chociażby indyjski czy koreański. Oprócz wyników zrealizowanych, tak jak państwo tutaj mieli okazję usłyszeć, rok 2018 również dla grupy Azoty Puławy obfitował w różne wydarzenia. Część zostało tutaj już omówionych, jak chociażby zmiany organizacyjne, które dotyczyły połączenia dwóch spółek dystrybucyjnych, czyli Agrochem i Agrochem Puławy, obecnie funkcjonujących w ramach jednej spółki, będącej dystrybutorem grupy Azoty. Połączenie dotyczyło również spółek kolejowych. Obecnie do niedawna funkcjonujący Kolzab jest częścią spółki Koltar. Natomiast miało miejsce również w roku 2018 zatwierdzenie parametrów projektu bloku energetycznego, czyli sztandarowej inwestycji
grupy azoty Puławy, do której tak naprawdę się przygotowujemy, której efektów w postaci poniesionych nakładów w roku 2018 nie widać. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest to sztandarowa inwestycja grupy azoty Puławy. Ponadto podejmowane są inne działania, które mają nas lokować na nowych rynkach bądź na tych rynkach wzmacniać już pozycje. Dotyczy to chociażby rynku dwutlenku węgla, gdzie z jednej strony są wzmacniane moce produkcyjne w wyniku trwającej inwestycji, w ramach której moce produkcyjne mają zostać zwiększone do 360 ton na dobę. Natomiast z drugiej strony jest to uzyskanie chociażby certyfikatu bezpieczeństwa żywności w ramach wprowadzonych przez zakłady azotowe Puławy działań. Oczywiście to, co powiedziałam wcześniej, zdarzenia jednorazowe, które nas dotknęły w roku 2018, miały związek z działalnością zakładów azotowych w Chorzowie. Odpisy aktualizujące wartość majątku na poziomie 12 milionów złotych miały związek z jednej strony z mającą miejsce awarią instalacji, z drugiej strony wysokie koszty surowca do produkcji, jak również relatywnie niskie ceny oferowanego produktu spowodowały, iż została czasowo wyłączona instalacja z użytkowania, co ma swoje odzwierciedlenie również w wynikach grupy azoty Puławy. Oczywiście rok 2018, szanowni państwo, to jest również ten okres, w którym są prowadzone inwestycje. Tak jak powiedziałam, w wykonanych nakładach nie widać zaangażowania finansowego jeszcze na poziomie grupy azoty Puławy, jeżeli chodzi o elektrownię czy budowę bloku w Puławach. Natomiast prawie 500 milionów złotych przeznaczonych zostało na działania właśnie o tym charakterze. Gros środków kierowanych było na inwestycje mających na celu rozwój biznesu i tutaj wspomnę o tych, które w największym zakresie dotyczyły roku 2018. Jest to chociażby wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Poniesione w roku 2018 nakłady przekroczyły 150 milionów złotych. Natomiast efektem ma być zastosowanie nowej metody granulacji, czy chociażby inna z realizowanych, a jest ona kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań. Jest to modernizacja instalacji kwasu azotowego, która wygenerowała prawie 80 milionów nakładów w roku 2018. Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności, czyli zwiększenie mocy produkcyjnych, jak również możliwość zaoferowania specjalistycznych nawozów. Inwestycja planowana jest, jej zakończenie w roku 2024. Niektóre z inwestycji zostały zakończone w roku 2018, jak chociażby wymiana turbozespołu, a więc inwestycja o charakterze również rozwojowym. Część zadań jest kontynuowana w roku obecnie już bieżącym. Także przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w całym roku 2018 zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami co do harmonogramu. Szanowni państwo, to co jeszcze jest istotne, omawiając sytuację zakładów azotowych Puławy czy grupy azoty Puławy. Rok 2018 zakończył się z wskaźnikiem płynności na wysokim, stabilnym poziomie przekraczającym 1,6. Również w tym samym okresie grupa kapitałowa Puławy charakteryzuje się ujemnym wskaźnikiem czy ujemnym długiem netto, co stanowi o tym, iż kondycja finansowa, jak również płynność w żadnym okresie roku 2018 nie były zagrożone i wszystkie zadania realizowane są, tak jak powiedziałam wcześniej, również inwestycyjne zgodnie z przyjętymi założeniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią dyrektor Ewę Sewerską o przedstawienie wyników finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Dzień dobry państwu. Podobnie jak w całej Grupie Azoty, również sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Grupa Police pozostawała w ścisłej korelacji z tym, co się działo w otoczeniu rynkowym. W przypadku
naszego głównego segmentu. Niestety to otoczenie było negatywne, tak jak wszyscy moi przedmówcy podkreślali. Również w drugim segmencie naszym pigmenty pojawiły się w drugiej części roku. Pierwsze symptomy osłabienia koniunktury, które były odczuwalne w wynikach. Tak jak tutaj też pan prezes wspominał, w czasie, kiedy ograniczona była możliwość sprzedaży, wykorzystaliśmy ten czas na przeprowadzenie i inwestycji, które były niejednokrotnie odraczane, ale również remontów. Stąd w wynikach widać również wyższe koszty remontów w przypadku bieli, dla której postój cyklicznie jest przeprowadzany co dwa lata, co półtora roku, więc jesienią wyniki akurat dotyczą tego przeprowadzonego postoju czwartego kwartału. Również ten postój był odczuwalny. Natomiast jest to okres też sezonowo słabszy dla bieli, więc ta możliwość była jak najbardziej wskazana. Przechodząc do wyników, przychody w całym 2018 roku niższe o 7%. Mając na uwadze te negatywne czynniki, wydaje się, że dynamika nie jest aż tak głęboka. Głównym czynnikiem oczywiście jest spadek wolumenów sprzedaży we wszystkich grupach. Częściowo, tak jak podkreślaliśmy, są to czynniki rynkowe, natomiast również te ograniczenia związane z postojami remontowymi, inwestycyjnymi w przypadku kwasu fosforowego również miały wpływ. Najpoważniejszą sytuację mieliśmy w sprzedaży amoniaku, gdzie ceny sprzedaży w drugiej części roku kształtowały się poniżej naszych kosztów zmiennych, stąd ujemna marża brutto wskazywała na potrzebę zamknięcia jednej z linii amoniakalnych. Tak też się stało. Dopiero w końcówce 2018 roku ta instalacja ponownie została uruchomiona. Patrząc na wynik EBITDA, 122 miliony, niższy wynik od ubiegłego roku, natomiast pozytywny. Pomimo tych wszystkich ograniczeń, spółka konsekwentnie ograniczała koszty, przesuwała, odraczała je w czasie, ale również dość mocno weryfikowała to, co należy uznać za krytyczne, niezbędne w danym momencie. Gwałtowne wzrosty cen oczywiście surowców dotyczyły naszych wszystkich produktów, stąd w przypadku gazu ta dynamika przełożyła się najmocniej na wyniki produktów azotowych, natomiast również w przypadku bieli widzimy, że surowce tytanonośne i lmenit szlaka rosły w tempie kilkunastu procent, natomiast tutaj po drugiej stronie mieliśmy w podobnym trendzie wzrost średnio przynajmniej ważony w trakcie roku cen bieli, natomiast w końcówce roku już ta sytuacja się dość mocno zmieniła. Dodatkowym czynnikiem poza czynnikami wzrostu cen surowców oczywiście była również gwałtowny wzrost cen jednostek CO2 i tutaj spółka też odczuła dość mocno ten negatywny wpływ. Przechodząc do zysku netto, podkreślić należy, że jednostka dominująca, główny podmiot grupy, uzyskała wynik na poziomie dodatnim 30 milionów złotych. Natomiast w ujęciu skonsolidowanym ten wynik ukształtował się na poziomie minus 34 milionów w związku z efektem ujęcia dekonsolidacji projektu senegalskiego, o którym szeroko we wcześniejszych latach informowaliśmy, również w 2018 roku. Skala tego negatywnego czynnika to 44 miliony złotych. W przypadku wyeliminowania go mamy wynik dodatni na poziomie 10 milionów złotych. Myślę, że wyniki w 2018 roku realizowane w tak trudnych uwarunkowaniach
pozwalają pozytywnie ocenić ten rok, co zresztą widać w wymiarze całej sytuacji finansowej od strony płynności i zadłużenia. Płynność, proszę Państwa, mamy na analogicznym poziomie jak w ubiegłym roku. Zadłużenie, wskaźniki zadłużenia również można uznać za bezpieczne i kontynuowane, więc spółka poprzez szereg działań zaradczych, dostosowawczych dostosowała się do tej sytuacji trudnej na rynkach. Przechodząc do wyników pierwszego kwartału, na drugim slajdzie widzimy, że po odwróceniu tych niekorzystnych trendów, głównie w cenach surowców, obserwujemy, iż w pierwszym kwartale te wyniki, podobnie jak w pozostałych spółkach grupy, są bardzo dobre. 49 milionów złotych wyniku skonsolidowanego. Jak widać w perspektywie poprzednich kwartałów, w tym również analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik jest zdecydowanie lepszy. Mówiąc o wpływie czynników pozytywnych i negatywnych, poproszę kolejny slajd, na wynik EBITDA, należy podkreślić przede wszystkim, że pozytywnie pracowały ceny sprzedaży i to dotyczy wszystkich naszych produktów. Oczywiście w przypadku produktów azotowych skala tutaj podwyżek była niewielka, kilkuprocentowa, co nie pozwalało kompensować przede wszystkim istotnych podwyżek cen gazu i CO2. Natomiast jeśli chodzi o biel, te wzrosty były istotne na poziomie kilkunastu procent. Stąd efekt wzrostu cen sprzedaży 154 miliony złotych pozytywnie wpłynął i podwyższył wynik EBITDA. Natomiast kolejne czynniki, które widzimy, wpływały negatywnie, w tym przede wszystkim ceny surowców. Łączny wpływ 159 milionów złotych, jeśli chodzi o negatywne odchylenie z tytułu wzrostu cen, przede wszystkim gazu, surowców tytanonośnych, soli potasowej i węgla. Oczywiście, tak jak również w innych spółkach, kluczowy wzrost dotyczył ceny gazu, 94 miliony złotych. Obok drożały jednostki CO2. Ten negatywny wpływ wyceniliśmy na poziomie 29 milionów złotych. Z wyniku, który osiągnęliśmy w 2017 roku na poziomie 231 milionów, stopniała nam EBITDA w 2018 do 122 milionów złotych. Przechodząc do szczegółowej analizy segmentów, na wstępie chciałam podkreślić, że od 2018 roku obok segmentu nawozowego i pigmentu pojawił się segment polimery. W związku z tym, że w trakcie roku po kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego i wzroście aktywów spółki PDH, aktywa tego biznesu przekroczyły 10% aktywów grupy kapitałowej Police, stąd zgodnie z MSR-ami dokonaliśmy wyodrębnienia tego segmentu i Państwo możecie już teraz w sprawozdaniach czytać wyniki, informacje o tym segmencie. Oczywiście należy dodać, że przychodów w związku z tym, że standardowej działalności operacyjnej ta spółka nie prowadzi na tym etapie projektu, praktycznie nie odnotowujemy, natomiast pojawiają się tam koszty związane z prowadzeniem projektu i przygotowaniem do produkcji i dalej sprzedaży, czyli działalności operacyjnej. Tak jeszcze będzie w 2019 roku. Jeśli chodzi o nasze standardowe segmenty, przede wszystkim nawozy. Tutaj sytuacja finansowa rzeczywiście była bardzo trudna w 2018 roku. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, odwrócenie trendów cen surowców pozwoliło osiągnąć już nieco lepsze wyniki, przy czym oczywiście nadal był odnotowywany spadek przychodów. Przypominam, że
postój na linii kwasu fosforowego, który jest kluczowym półproduktem do produkcji nawozów wieloskładnikowych, który w tej części roku był kontynuowany, również obciążał produkcję przede wszystkim i dalej możliwości sprzedażowe. Stąd przychody w czwartym kwartale niższe o 11% w segmencie nawozowym. Jak widzimy, amoniak, mocznik, produkty azotowe, nadal głęboka korekta 37%. Przypominam, że linia amoniaku uruchomiona, ta, z której prowadzimy sprzedaż na zewnątrz, dopiero pod koniec 2018 roku. Jeśli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, tutaj spadek sprzedaży zdecydowanie niższy, na poziomie 5%. Poniżej macie Państwo informacje, jaka redukcja była wolumenów sprzedaży. Jak widzimy, najgłębiej dotknął nas spadek wolumenu amoniaku, 54%. Stąd ta decyzja też tutaj wpłynęła o ograniczeniu produkcji i dalej oczywiście sprzedaży jako racjonalna ekonomicznie. Jeśli chodzi o wynik EBITDA, widzimy, że w czwartym kwartale pojawiła się pozycja dodatnia, 11 milionów złotych. W całym 2018 roku, jeśli chodzi o segment nawozów, sprzedaż, przychody ze sprzedaży, spadek na poziomie 9%. Przy czym, jeśli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, tu podobnie jak w czwartym kwartale, odnotowaliśmy 5%, nie aż tak istotny wpływ negatywny, natomiast głęboka redukcja 25% dotyczyła przychodów produktów azotowych. Jeśli chodzi o wynik całego roku, w tym segmencie wypracowaliśmy EBITDA dodatnią na poziomie 20 milionów złotych. W kolejnym naszym segmencie pigmenty sytuacja była, można powiedzieć, bardzo dobra, choć tak jak podkreślałam wcześniej, druga część roku przyniosła pierwsze symptomy osłabienia koniunktury w tym obszarze. Natomiast należy podkreślić, że 2018 rok jest to drugi rok z rzędu, gdzie osiągamy bardzo wysokie wyniki finansowe tego segmentu. Wcześniej spółka notowała tak wysokie wyniki w 2011 roku, no i oczywiście rok 2017. Widzimy, że zarówno przychody, jak i wynik EBITDA oscylują na praktycznie tym samym poziomie, nawet z lekką nadwyżką w stosunku do 2017 roku. Czwarty kwartał, widać wyraźnie, że mamy wyniki niższe, co rzeczywiście podyktowane jest gorszą sytuacją na rynku, ale też przeprowadzonym postojem na bieli, który jest takim dość dużym obciążeniem w przypadku tego obszaru. Jest przeprowadzany raz co dwa lata, co półtora roku. W 2017 roku, dla porównania, takiego postoju nie było. Jak widzicie Państwo, wolumen bieli, między innymi, co jest związane z tym postojem remontowym, niższy, natomiast kompensowaliśmy ten spadek wolumenów większą dynamiką po stronie cen sprzedaży. Stąd udało wypracować się spółce i grupie bardzo dobre wyniki. Jeśli chodzi o strukturę przychodów, tutaj sytuacja nie zmienia się od bardzo wielu lat. Naszym głównym obszarem sprzedaży pozostają nawozy, 82%. Niewielkie, kilkupunktowe przesunięcia w tym przypadku na rzecz pigmentów odnotowywane są właściwie pomiędzy tymi segmentami nawozy a pigmenty. Natomiast grupa pozostała praktycznie nieistotna, symboliczna, 2%. Oceniając 2018 rok, należy podkreślić, że pomimo tych trudnych uwarunkowań, w szczególności w segmencie nawozowym, grupa konsekwentnie realizowała strategiczny projekt Polimery Police,
jak Państwo wiecie, we wszystkich obszarach trwały równolegle działania, zarówno w sferze technicznej, jak i finansowej, handlowej, ale również w sferze prawnej. Szereg informacji Państwo mieliście udostępnione w ubiegłym tygodniu, w pierwszym kwartale 2019 roku, które właściwie finalizowały olbrzymi zakres prac wykonywany w 2018 roku w tym zakresie. Stąd można podsumować, że pozytywnie wszystkie te obszary zaowocowały pewnymi krytycznymi, twardymi informacjami. Nie będę tutaj powtarzała oczywiście o zapewnieniu czy potencjalnym zapewnieniu finansowania we wkład własny, który jest tak kluczowy dla pozyskania również finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych, więc ten krok w znacznym stopniu się wydarzył czy też przybliżył, co na pewno pozwala traktować ten projekt jako bardzo, bardzo prawdopodobny. Mało może mówiłam, natomiast no należy podkreślić, że 2018 rok, miejmy nadzieję, to już praktycznie ostatni moment, kiedy Państwo widzicie negatywne informacje wpływające na nasze sprawozdania z tytułu senegalskiego biznesu. Jak Państwo wiecie, na pierwsze półrocze 2018 roku dokonaliśmy dekonsolidacji ze sprawozdań. Kosztowało nas to 44 miliony złotych. Natomiast w maju, 22 maja, informowaliśmy, że ostatecznie zwróciliśmy akcje spółce DGG, od której w 2013 roku nabyliśmy. Oczywiście pod warunkiem, że w trakcie kolejnych 5 lat spółka DGG będzie spłacała nam pierwotną cenę zakupu oraz będzie również obciążona i będzie realizowała zobowiązanie z tytułu kredytu, które spółka Policka przejęła w ramach bycia współkredytobiorcą kredytu, który został wyłącznie wykorzystany przez Afrykę. No, ten kredyt w naszym sprawozdaniu Państwo widzicie. Obsługa tego kredytu jest po stronie Polic, natomiast spółka DGG zobowiązała się w ramach porozumień, że będzie kompensowała te negatywne skutki. W 2018 roku, jak Państwo wiecie, dostaliśmy tytułem porozumienia z DGG 3 miliony dolarów jako pierwszą wpłatę. Z innych informacji, o której tutaj również Państwo słyszeliście, szereg inwestycji pomimo trudnej sytuacji było realizowane, w szczególności zależało spółce na inwestycjach szybko zwrotnych czy też efektywnościowych. Niewątpliwie taką inwestycją jest projekt na kwasie fosforowym, który jest mocno proefektywnościowy, daje nam odzysk kluczowego produktu, półproduktu w produkcji nawozów P2O5 dość spory, jednocześnie pozwala na redukcję odpadów, głównie odkładanych na tak zwaną górę fosfogipsów, o której Państwo zapewne wiecie, która ma też swoją docelowo ograniczoną pojemność, stąd projekt również w tym wymiarze ochrony środowiska jest jak najbardziej zasadny. O utworzeniu Departamentu Handlu tutaj moi przedmówcy wspominali, więc myślę, że nie będę tutaj nadmieniać, natomiast na pewno w tej sferze handlowej spółka oczekuje również sporych, czy już odczuwa spore korzyści. Myślę, że tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana prezesa Sławomira Lipkowskiego o przedstawienie wyników Grupy Azoty Zakład Azotowy Kędzierzyn. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Grupa Azoty Kędzierzyn, tak samo jak inne duże spółki, zmagała się z takimi samymi problemami w ubiegłym roku.
anomalia cen gazu, susza, zmniejszona i zredukowana aplikacja nawozów na rynku rolniczym, wzrost uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To były te same problemy, które wpłynęły na ocenę tego roku jako bardzo trudne. Odwrócenie trendu zostało zauważone dopiero w czwartym kwartale. Stabilizacja cen gazu, stabilna produkcja. To wpłynęło na to, aby można było powiedzieć, że wyniki zaczęły się poprawiać. Z jednej strony mamy wzrost przychodów, po lewej stronie slajdu, jak Państwo zauważyliście, odnotowaliśmy 14-procentowy wzrost przychodu, oceniając czwarty kwartał 2018 roku do czwartego kwartału 2017. W dużej mierze jest to związane ze wzrostem cen alkoholi OXO. Tutaj w dużym stopniu propylen wpłynął na ten wzrost przychodów w czwartym kwartale oraz wzrost cen nawozów azotowych. To również. Jeśli chodzi o wynik finansowy, porównując czwarty kwartał 18 do 17, to przełamanie trendu jest widoczne poprzez poprawę o 12 milionów złotych wyniku EBITDA. Poproszę o kolejny slajd. Przychody w naszej firmie są podzielone na jednostkę Oxoplast, czyli produkcję alkoholi OXO i plastyfikatorów. To jest około 46% i w przypadku nawozów to jest podobna wartość, też około 46%. Przedstawiamy Państwu tutaj, przepraszam, poproszę ten slajd poprzedni jeszcze. Dobrze. Przedstawiamy główne czynniki, które wpłynęły na to, że wynik EBITDA niestety jest znacznie gorszy. Z 211 milionów w 2017 roku Grupa Azoty Kędzierzyn odnotowała wynik EBITDA na poziomie 134 milionów złotych. Do pozytywnych czynników należało wzrost cen w obu segmentach, zarówno nawozów, jak i produktów jednostki Oxoplast. I tutaj o 153 miliony ta wartość wzrosła. Tym niemniej koszty wytwarzania produktów z uwagi na wzrost cen gazu, wzrost cen nośników energii, uprawnień do emisji dwutlenku węgla, kwasu tereftelowego, to dało wyższe koszty wytwarzania o około 221 milionów złotych i tym samym pogorszyło wynik EBITDA o 77 milionów złotych w porównaniu z 2017 rokiem. Poproszę, tak. Jeśli chodzi o, może zacznę od OXO. Te 123 miliony wzrostu przychodów, które w stosunku, w całym roku było to 136 milionów, czyli o 7%, jeśli chodzi o całą firmę. Natomiast, tak jak wspominałem, w głównym stopniu jest to widoczne w przychodach jednostki Oxoplast. Tutaj wpływ cen propylenu, patrząc na średnie ceny propylenu w 2018 roku, to jest to trochę ponad 150 euro na tonę wzrostu. Jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży, to jednostka Oxoplast tutaj odnotowała 4% wzrost, co jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. I tym samym
możemy tutaj spodziewać się, że ten rok będziemy już jakoś z większym optymizmem podchodzili do stabilizacji w tym biznesie. Tym niemniej, proszę Państwa, ceny propylenu, jeżeli wykazują tendencję rosnącą, nie zawsze dają się w całości przełożyć na cenę, którą klient jest gotowy zapłacić. O ile jeszcze z propylenem jest to tylko przesunięcie czasowe, to tutaj sytuacja rynkowa, w szczególności związana z importem konkurencyjnego produktu z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, jak i duża dostępność towaru na rynku europejskim spowodowała pogorszenie wyniku dla segmentu OXO 49 milionów do 30 milionów złotych, jeśli chodzi o wynik EBITDA. Natomiast planujemy w czerwcu uruchomić dodatkowe 13 tysięcy ton produkcji naszego flagowego plastyfikatora. Do tej pory mamy 50 tysięcy ton, zwiększymy o 13 tysięcy. Również nieco szybciej, w maju uruchamiamy i już pierwsze 100-kilkadziesiąt ton jest odłożone w magazynie i przeprowadzamy ostatnie testy. Wprowadzamy dwa nowe produkty, są to estry specjalistyczne. Jeden z nich o nazwie Adoflex, jest to adypinian. Produkowany już w Europie, natomiast jeśli chodzi o grupę azoty, jest to nowy produkt. Również w maju uruchomimy produkcję kolejnego estru. Będzie to oksowilen, jest to teraftalan N-butylu. Również w tym roku, w ramach tej intensyfikacji produkcji specjalistycznej, chcemy rozpocząć produkcję estrów polimerycznych. Łącznie te trzy nowe produkty mają nam, mamy zamiar wyprodukować około 10 tysięcy ton. I w tym upatrujemy poprawę czy szansę na obniżenie kosztów stałych dla tego biznesu. Jeśli chodzi o nawozy, to czwarty kwartał pozwolił na lepsze generowanie lepszych wyników i tutaj zapotrzebowanie było stabilne, produkcja wolumenowo również, nie jest to może 4% wzrost, tak jak w przypadku oksoplastu, natomiast w przypadku jednostki nawozy jest to wzrost około 2%. Bardzo interesująco rozwijają się produkty z linii Rednox. Są to produkty takie jak Likam, Pulnox i Noxin. Likam jest to woda amoniakalna, Pulnox jest to roztwór mocznika i tak samo Noxin, one się różnią stężeniami. Natomiast jak Państwo zauważacie, jest to duży, bo prawie 20% wzrost przychodów. I ta tendencja rosnąca jest w dalszym ciągu kontynuowana. Wynik niestety z uwagi na ceny gazu całego segmentu nawozowego uległ obniżeniu wynik EBITDA około 50% i ze 121 milionów zmniejszył się do 59. Jeśli chodzi o istotne wydarzenia w grupie Azoty Kędzierzyn, mieliśmy zaszczyt obchodzić 70-lecie istnienia firmy. W ubiegłym roku zakończyliśmy definitywnie produkcję plastyfikatora ftalanowego, który budzi w Europie kontrowersje i naszym plastyfikatorem, tym podstawowym, jest obecnie i pozostanie OxoViflex, który jest plastyfikatorem nieftalanowym. Udało nam się zmodernizować biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków. To pochłonęło około 15 milionów. Otworzyliśmy tak zwane CBR1 i taką jednostkę badań aplikacyjnych i rozwojowych, głównie dedykowaną dla jednostki
Oxoplast. Też w zakresie dystrybucji naszych nawozów płynnych RSM zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy 200 zbiorników liniowych, które są u naszych klientów i otworzyliśmy również bazę modułową na 1850 ton nawozu RSM w Świdnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, ta prezentacja była szczegółowa, bo i spółki tworzące Grupę Azoty są spółkami publicznymi, czy tak jak Kędzierzyn, dużymi spółkami mającymi istotne znaczenie i dla grupy, dla wyników grupy, jak również dla otoczenia bliższego i dalszego. Ta prezentacja szczegółowa dotycząca poszczególnych spółek jest też istotna dla wielu środowisk, które biorą udział w naszej konferencji, w naszym spotkaniu za pomocą internetu i dlatego pewne kwestie muszą być bardziej szczegółowo przedstawione. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które były z nami za pośrednictwem internetu, brały udział w ten sposób w naszej konferencji. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne prezentacje wyników Grupy Azoty. Najbliższa prezentacja będzie miała miejsce 23 maja przy okazji prezentacji wyników pierwszego kwartału już zweryfikowanych roku 2019. Bardzo dziękuję internautom.